Szczęść Boże, przekaz Pana Jezusa do Cypriana Polaka, 26 października 2016 roku. Pisz, mój synu, masz dużo do pisania. Czasu też nie jest wiele, jak ci to powiedziałem i mówię to innym. Polacy muszą znać prawdę, czas prawdy się zbliża. Ja jestem prawdą, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Polacy muszą stanąć w prawdzie. Polacy muszą iść moją drogą. Polacy muszą kroczyć moją drogą, z moim sztandarem w dłoni. Jak wiesz, szatan jest bardzo zawzięty na twoją ojczyznę. Zawsze był zawzięty, ale szczególnie od czasów mego przyjścia na świat. A im później, tym bardziej. Oczywiście, szczególnie od czasu rozrostu siły masonerii, od czasów tego, co ludzie nazywają oświeceniem, a co, jak wiesz, oznacza wedle nich oświecenie nauki i wyjście z ciemnoty, w cudzysłowie, ducha, a tak naprawdę jest pociągnięciem w ciemność ducha, a oświecenie dla tych, którzy chcieli, aby ten termin funkcjonował w świadomości ludzi. Oznacza oświecenie lucyferyczne, oświecenie upadłym aniołem. Dlatego też naród niemiecki będzie osądzony, bo przyjąwszy chrześcijaństwo zaczął od mordów i to mordu na elicie Polski i gnębienia, mordowania i innych krzywd na Słowianach, którzy mieszkali na swoich ziemiach. Można by rzec odwiecznych, to odnośnie twoich myśli. Dlatego będzie tym surowiej osądzony, bo przyjął prawdę i wykorzystał do poszerzania swej przestrzeni, nie w zgodzie i pokoju, jak czynili to Polacy, wcześnie i potem za Jagiellonów, tylko przez grabież, mord, oszustwa, krzywdę, okrucieństwo, pogardę. Chciałbym go uratować, bo dawał świętych mężów i święte niewiasty. Budował mimo wszystko kulturę i cywilizację chrześcijańską. To znaczy, dawał swój duży wkład. Jednak nie mogę. Skala krzywd przeważa, zwłaszcza te z czasów II wojny. I dalej chce czynić zło i prowadzić ekspansję. Zatem zginie jako naród biologicznie, jako państwo. A i to jest moim miłosierdziem, bo gdyby tak się nie stało, wielu ludzi poszłoby na zatracenie, w tym Niemców. Wiele dusz trafiłoby do piekła. Osądzony zaś będzie wszem i wobec ludzi, innych narodów, mocy mi podległych, aniołów, zwierzchności, władz, ziemi i wszechświata całego, na sądzie ostatecznym, tak jak i każdy naród. Baczcie, aby wasz naród Polacy znalazł się po prawej stronie, aby wasze zasługi przeważyły nad winami. Bez wewnętrznego nawrócenia nie ma zwycięstwa Polski, ani jej rozkwitu, ani obrony przed napaściami zła. Otrzymał Cyprian Polak.